Ja mam świadectwo uzdrowienia. I jakiś rok temu, tak to było w maju zeszłego roku, trochę minęło, zostałam silnie uderzona w kolano. Był tak okropny, że no, padłam bez siły, wyłam z bólu, jak nigdy nie płakałam z bólu, bo jestem osobą wytrzymałą na ból. No i przechodziłam z tym kolanem tydzień, drugi, bolało bardzo, a ja wyznawałam, że wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. No ale ciekawość wzięła górę. Pojechałam, poszłam do lekarza, zapisałam się, zrobiłam USG tego kolana. Okazało się, że jest zerwane więzadło. Więc lekarz mówi, no proszę panią, trzeba wziąć to w jakieś tam stabilizatory. To kosztuje tyle i tyle, kolano będzie się goiło co najmniej pół roku. A ja natychmiast powiedziałam, nie pół roku, to nie, 3 miesiące góra. Kolano będzie zdrowe. Wypisał mi skierowanie na ten stabilizator. Wyszłam od niego i mówię, nie kupię żadnego stabilizatora. Dam sobie radę bez niego. No i dalej cierpię, okropnie cierpię. W tym czasie, słuchajcie, najgorsze były noce, bo nie mogłam w ogóle kolana nijak ułożyć. Bolało niesamowicie. A tutaj normalnie uwielbiałam, normalnie skakałam, w ogóle nie dopuszczałam do głowy. Bolało, a ja robiłam swoje. No i w końcu mieszkałam wtedy z Madzią. Madzia mówi, ja ci przywiozę ten stabilizator, moja siostra miała, to ja ci go dam. Ja mówię, nie. No to wie, dobra, przywieź. No ale ona zapomnianie przywiozła, ja dalej bez stabilizatora. W tym czasie, słuchajcie, przeprowadziłam się 2 razy, dźwigałam wszelkiego rodzaju ciężary, te wszystkie moje klamoty domowe na piętra, z pięter. Marta mi pomagała. Pojechałam do siostry, przekopałam mi kawał ogrodu tym kolanem, tą nogą. No i słuchajcie, nie wiem, kiedy 3 miesiące minęły, kolano jest zdrowe. Od tamtej pory nie ma bólu, jest wszystko ok. Oczywiście nie byłam u lekarza, nie kontrolowałam, bo dla mnie jest ważne, że nie boli i noga jest w ogóle sprawna, jest świetnie. Amen. Dziękuję. Amen.